Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o nowych możliwościach organizowania się rolników. W studiu witam Wojciecha Styburskiego, prezesa zarządu Agrointegracji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Termin grupy producenckiej jest już nam znany, a czym są organizacje producenckie? Organizacje producenckie to dzisiaj krok dalej jakby. Grupy producenckie i organizacja tych grup producentów w kontekście tworzenia większych struktur, które są bardziej skuteczne i mają większy zasięg, większe możliwości, wyżej są po prostu już w łańcuchu dostaw i przede wszystkim bardziej konkurencyjne. Jakie korzyści daje rolnikom takie współdziałanie w ramach organizacji producenckiej? W ogóle współdziałanie rolników to jest przede wszystkim wymiana, jako taki fundament, wymiana dobrych i złych praktyk. To jest dzisiaj bardzo cenne, ponieważ dzisiaj nie wystarczy kupić najlepszej technologii, najdroższej, najskuteczniejszej. Bardzo ważna jest właśnie metodyka stosowania danego rozwiązania. I tutaj to doświadczenie rolników jest bardzo potrzebne i jakby współpraca na tej platformie dzisiaj daje największe, myślę, że korzyści takiego współdziałania. A dalej kolejny etap to już dzisiaj też pozycja właśnie w łańcuchu dostaw, wyższy poziom konkurencyjności w przypadku zakupów, a dalej też jeszcze sprzedaży. To taki drugi etap, druga korzyść. Natomiast trzeci taki parametr, który też chciałbym zauważyć, to przede wszystkim dostęp do rozwiązań innowacyjnych. Jeżeli chodzi już o taką organizację producentów, to bardziej skutecznie sięga po prostu po rozwiązania innowacyjne w oparciu o ekspertów z dziedziny nauki danej branży, czy też ekspertów, fachowców specjalizujących chociażby się w weterynarii, czy w żywieniu zwierząt. To takie główne kryteria. Czy takie organizacje mogą liczyć na pomoc, wsparcie finansowe? Ależ oczywiście, jako Agrointegracja sięgamy bardzo często właśnie w formie konsorcjum i nie tylko, i grup producentów i organizacji po wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe przede wszystkim. To są takie działania, które umożliwiają nam wypracowanie najskuteczniejszej, najefektywniejszej metodyki produkcji w tej podstawowej, w uprawie czy załóżmy w hodowli. Bardzo ważne są dzisiaj kwestie te środowiskowe i konkurencyjność gospodarstw i na to najbardziej stawiamy. I oczywiście odpowiadając na Twoje pytanie, no to mamy bardzo dużo różnych źródeł właśnie, które pozwalają nam wesprzeć ambitne projekty. Chociażby ze źródeł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bardzo fajne działanie, współpraca, które typowo jest nakierowane na właśnie, tak jak powiedziałem, współpracę podmiotów, organizacji producentów, rolników, doradców, środowiska nauki, ale przede wszystkim też przedsiębiorców w kontekście poprawy i takiej synergii w działania w kontekście danego problemu chociażby albo danej dziedziny. Tutaj wydaje się, że zaufanie i określenie wspólnych celów jest najistotniejsze w tej działalności, tej organizacji. I czy w tym zakresie także można uzyskać pomoc? Tak, określenie tego wspólnego celu, tak jak wspomniałaś, to jest bardzo ważne. I tak ja sobie pozwolę wrócić do zarania i do tworzenia grup producentów w Polsce. To było takie bardzo enigmatyczne. Stworzymy grupę, spotkamy się, zbierzemy i potem dalej zaś coś zrobimy. Najczęściej kończyło się na tym, że grupa powstała i się rozwiązała. Nie było tego celu, nie było tego celu, tego zacięcia, tego biznesu takiego, który... 5 lat mijało i grupy się rozwiązywały. No właśnie, dokładnie. To taka choroba naszych polskich grup i organizacji, że do momentu, kiedy jest wsparcie, no to fajnie, warto nam przyjechać i posiedzieć przy tym stole i pogadać, natomiast gadamy o wszystkim i o niczym. Dzisiaj, tak jak wspomniałaś, ten cel, który sobie określamy, my postawiliśmy bardzo mocno na konkurencyjność gospodarstw rodzinnych, gospodarstw rolnych. To jest główny cel. I właśnie przez projekty badawczo-rozwojowe, przez wdrażane innowacje podnosimy tą konkurencyjność. I projekty właśnie dotyczące ograniczenia stosowania antybiotyków, żywienia bez GMO, właśnie poszukiwania pasz alternatywnych do żywienia, załóżmy, bydła. Nasze gałęzie czy nasze kanały sprzedaży, dystrybucji, bardzo dużo się mówi dzisiaj o krótkich łańcuchach, to są też takie projekty, których jeszcze nie było i właśnie je wdrażamy. I to są właśnie takie kroki, które przy określeniu celu możemy w perspektywie czasu realizować
I tak jak wspomniałaś, jest bardzo dużo ciekawych źródeł na finansowanie tego typu właśnie pomysłów na realizację tych celów. A jeszcze chciałem zauważyć, że w naszym przypadku, jeżeli chodzi o organizacje producentów, o grupy producenckie, z którymi współpracujemy, które udaje nam się też jakby prowadzić za rękę, no to te cele, które sobie wymyśliliśmy, które postawiliśmy na tym piedestale, najczęściej one wynikają z problemów, które zgłaszają nasi użytkownicy, czyli rolnicy i rodzinne gospodarstwa. I to jest takie bardzo fajne. Jeszcze na koniec zapytam, jak to jest z tym zrzeszaniem się tych grup producentów w organizacje producenckie? No bo to jest taki trudny związek, prawda? Muszę powiedzieć, że bardzo ciężko zaprosić rolników, którzy są na dzisiaj bardzo autonomiczni, tak? Mają swoje gospodarstwo, swoją własność, swój pomysł na życie, na funkcjonowanie gospodarstwa. Bardzo ciężko zaprosić do jednego stołu i narzucić ten jeden właśnie kierunek, ten jeden cel, ponieważ każdemu się wydaje, że robi dobrze i postępuje najbardziej właściwie. I to jest największy problem i ten krok do pokonania taki. Jeżeli już usiądą do stołu i zaczną rozmawiać, w efekcie powstanie grupa producentów, która zrealizuje w okresie swojego działania, chociażby nawet tych 5 lat, chociaż najmniejsze cele, które przysporzą właśnie do podniesienia konkurencyjności takich gospodarstw, to muszę Cię zapewnić, że zorganizowanie już takiej skutecznej grupy, która już widzi to światełko w tunelu i sens współpracy i zrzeszenie się dalej w organizację producentów, uwierz mi, że to już nie jest problematyczne, bo to już naprawdę wynika z takiego właśnie pokonania bariery zaufania i jest ten skutek, który sobie po prostu możemy zaplanować, on jest bardzo realny i w to już uczestnicy wierzą. Razem z pewnością można więcej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.